No elo mordy, słuchajcie, ja dzisiaj sobie przyjechałem na Wieczornego Okonia, a was zapraszam na mój film o miętusach. Gościnnie wystąpi w nim Jarek, gość, który o miętusach wie wszystko. Także będzie merytorycznie, będą ryby, Jarek wytłumaczy, gdzie ich szukać, na co się je łowi i ogólnie opowie trochę o biologii tej ryby. Także subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, komentujcie i w ogóle, kurwa, jest zajebiście. Także zapraszam was na nowy film, trzymajcie się. Elo! Woo! Znaczy plus 2 mamy za oknem i pada deszcz, nie? Pogoda na mnie tu jest książkowa. Na wizji jestem? Tak, jesteś teraz już na wizji. Poczekaj, no. Jesteś na wizji. No siemaneczko, ziomki! Witam. Słuchajcie, dzisiaj lecimy na miętusa. Mam tutaj ekspertę od miętusa, który napisał artykuł do Wiadomości Wędkarskich. Ziomek jest na maksa zajarany tą rybą. No i właściwie to jest jego... Jaka ryba? Ulubiona ryba. Ulubiona ryba. Jedziemy teraz, a w trakcie tej jazdy nagramy taki krótki, dlaczego, co się stało, że Jarek tak kocha miętusy i tak dalej. Jareczku, weź zacznij opowiadać je. No więc tak, poczekajmy do lekarza, siedzą sobie kobiety. Witam wszystkich serdecznie. Tak więc, słuchajcie kochani, jeżeli chodzi o miętusa, o tą rybę, to moja przygoda z nią zaczęła się już w moim wczesnym dzieciństwie, kiedy jeszcze był w nim płotki na niedalekiej wirowni. Że tak powiem, przygoda z większymi rybami tylko się zaczęła do czytania o nich tak naprawdę. W podręczniku mojego dziadka zobaczyłem taką dziwną rybę. Trochę odbiegała, wyglądała od innych ryb. Była długa, nie miała takich płet jak te inne ryby karpiowate. Zaciekawiło mi jej wygląd, jej nazwa, zwyczaje żerowe, wszystko. Potem na własną rękę chciałem tą rybę samą spróbować złowić, ale jednak początki nie były łatwe. Wiadomo, że jak się nie zna miejsc i stara przynęte w każdym miejscu możliwym, na efekty nie ma co liczyć. Przez 2 sezony nie miałem żadnych wyników. Jeździłem nad Narew, nad Wisłę, nad Bóg, szukałem miętusa bezskutecznie. Jednak ktoś mi podpowiedział, że trzeba ich szukać w dnie kamienistym. Z zaczepami, z kryjówkami, wszędzie tam, gdzie dno obfituje w ulubione kryjówki, które mogłyby dać rybom schronienie. Na czystym dnie, na piasku, na mule, jego nie znajdziemy. Nie znajdziemy. Bo nie ma nic się ukryć, tak naprawdę. Przede wszystkim, no, tak jak mówiłem tutaj nam wszystkim, że najważniejsze jest to, aby znaleźć dobre miejsce. Dobre miejsce jest pełne sukcesu, tak naprawdę. W miejscach kamienistych, albo ewentualnie mogą być powolone drzewa, skarpy, konary, korzenie, tam gdzie ryba bardziej się jest schronić. No dobra, ale to jest jakaś reguła, że na przykład występują tylko w rzekach albo w jeziorach? Czy... Miętus ogólnie, może inaczej, troszkę powiem o biologii tej ryby. Tak więc na miętus jest jedną rybą z odróżnienia do trzewatych, prawda? Który powstali przy swoich śledzeniach tylko wyłącznie morza, tak? Spotkamy go w rzekach, głównie w rzekach, ale także w głębokich jeziorach, przepływowych jeziorach, z głęboką wodą i zimną przede wszystkim, gdzie są źródliska, które obfitują wodę zimną, natlenioną. Spotkamy go także w morzu, w Zatoce Gdańskiej, Puckiej oraz Morskiej, a także w rzekach podgórskich, gdzie niestety jego nie połowimy, bo z uwagi na to, że nie możemy stosować przynęty zwierzęcy. No tak. No jest to ryba teoretycznie wbrew pozorom pospolita. Nie każdy wędkarz o nim wie, nie każdy wędkarz o nim słyszał, tak? Nie każdemu też się wreszcie chce jeździć taką pogodę jak teraz, kiedy widzimy, że pada nam deszcz, że jest zimno. No właśnie, jak, bo mamy co? Praktycznie połowę marca, znaczy plus 2 mamy za oknem i pada deszcz, nie? Pogoda na miętusa jest książkowa. A tak w ogóle ważna uwaga, dlaczego teraz miętus bierze? Bo jest poparle. Dnia 1 marca zakończy się okres ochronny. Wiadomo, że po tarle miętus jest wymęczony, wygłodniały, wychudzony, będzie brał. Musimy tylko teraz go spróbować złowić. No dobra, Znaleźć miejscówki i zostawić przy nim. Dobra, a jaką metodą będziemy go łowili? A więc będziemy łowili metodą gruntową na federy. Aha. Zestaw klasyczny to jest wędka federowa, ciężar wyrzutu około 150 gram. Zestaw nic specjalnego, w sumie do siły nurtu,
ale według mnie należy dostać obciążenia mniejszego niż 100 gram. Ciężarek dopinamy sobie na nagrawkę. Aha. A może inny ciężarek? Tam sobie... Do za lekki? Po prostu jest troszkę zdezelowany. Aha. Ile gram mamy ten ciężarek? Stówka. Stówkę tutaj mamy, dobra. Stary, czyli taka oliwka, 100 gramowa. Zapinamy, żeby nam się to nie urwało. Do tego zakładamy żyłkę 0,22 na przypon, około metra długości. Zakładamy, który zakończamy haczykiem węgorzowym z odzierami wielkości około 1 od 1 do 4. Aha. Haczyk jest tu. Haczyk. Weź go tak na rączkę, żebyśmy widzieli jak mniej więcej jaki on jest wielkości. O, tak to wygląda właśnie. O, tak wygląda. Poczekaj, bo wygląda. Tak wygląda ten secik. Czekaj, tutaj nie ruszaj ręką. O. Dobra, spoko. Oczywiście hak jest uzależniony od wielkości przynęty. A dobra, a na co będzie naszą przynętą? A więc tak, naszą przynętą będą mrożone stynki. Później je dokładnie pokażemy. Tak, pokażemy tak więc... je jak montować do haczyka, bo tutaj też będzie jak gdyby taka fajna opcja tego montażu. Słuchajcie, tutaj będziemy właśnie, pokażemy wam jak wiązać ten na nitce PVA na przynętę. Tak, chodzi o to, że nić PVA rozpływa się w wodzie, ale nie pozwala, aby nam przynęta spadła podczas procesu dorzucania. Nie wola. Ty wali tym ogórkiem zdrowo, takim kurczę z beczki. Teraz tak. Musimy uzbroić w kilku miejscach. Przebijamy hakiem na wylot. Jedna strona, druga strona. W nereczkę. Serduszko i wątróbka. Serduszko, nereczkę i wątróbka, dobrze. Przebijamy tak. I w dupkę. Po czym? No. O, i teraz to jest istotna opcja. To jest bardzo istotna opcja. Tu akurat mamy tą grubą nić, bo nie mogliśmy w sklepie dostać tej cienkiej. Widać, że owina się po prostu. Nitka się nam rozpuści oczywiście w wodzie. No właśnie, o co chodzi z tą nitką? Bo ona się rozpuszcza w wodzie. Wrzucimy, a po to tylko ją wiążemy, żeby... przy rzucie nie spadło. Żeby przy rzucie nie spadła przynęta, tak. Nie spadła. Powinno być dobrze. Co jeszcze można ciekawego, Jarek, o tym mięsie przede wszystkim o mięsie, co można powiedzieć, tak? Że jest smaczny. Jarek jest no-killowcem, no. A że ja jadę na ryby, a nie po ryby. Najpiękniejsza ryba jest taka, która pływa w wodzie, odpływa z naszych objęć. O, tutaj świetnie będzie. Tylko tutaj go puść, przesuwamy okay. Ten. No, puszczamy rybkę. Puszczamy rybkę. O, widzicie? Poszedł ładnie sobie. O, widzicie tu? O, super, super. O, tu jest. Zacumował, tak, zszedł na dół. O, widzicie pan, nachnąć go jak... No, jest to. Jak dół. Już, szalał. Mięto zszalał. No Jareczku, no to gratulacje, bo to już druga ryba, także... Jak co? Na ryby, to tylko z Jarkiem. Z Jarkiem na ryby. Tak więc no, o smaku mintusa nie będziemy rozmawiać. Dokładnie. Możemy porozmawiać o tym, jak się go łowi. Mówiliśmy o przynętach, prawda? Aha. Mówiliśmy o no tak. Świetnie. Tak więc najlepszą przynętą jest ogólnie kawałek ryby. Nieważne jaki. Prym wiodą martwe rybki oraz ich część, czyli filet. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, najlepszą przynętą jest stynka. Dlaczego? Ponieważ wydziela ona charakterystyczny zapach kiszonych ogórków. Gdzie są styneczki? O, tu są te śmierdzące ryby, które śmierdzą ogórkiem. Idziemy po jednej? Co? Nie, bo to trzeba zjeść. Trzeba zjeść. Trzeba, żeby ryba brała, to trzeba... Zeszłoroczne czy tegoroczne? Zeszłoroczne. Zeszłoroczne, świeżutkie. Co? Poczekaj, żeby nie inny. Weźmiemy to od razu. Na grilla. Ale faktycznie ładnie pachnie. Ty, ja je miałem w domu całą noc? Nie. Jak nie, człowieku, ty, w pokoju się gotowały. Ty, faktycznie, o ja. Nie, tak? No tak. No tak. Ja pindole, Jarek, czemu nie powiedziałeś? Chyba pies tak wąchał ten plecak. Ale no śliczne, poczekaj. Zatrzymaj je w miejscu. O, i na taki będziemy dzisiaj łapać. No, zajebiste. Śmierdzą? Pokaż. Ale walą, człowieku, zajebiste. To jest, tak, to jest to. Tak naprawdę dwie rzeczy pachną śledziem. Jedna z nich to śledzie. No właśnie, a druga? To sobie sami to powiedzmy. A, no właśnie, a druga to sobie sami to powiedzmy. W każdym razie ta ryba pachnie ogórkiem.
A jak wiemy, miętus jest rybą, która się głównie kieruje węchem w poszukiwaniu łupu, a nie linią boczną, jak w przypadku innych drapieżników, typu sandacz lub też szczupa. Tak więc synka będzie najlepsza. Inną przynętą, również bardzo dobrą, jest kieł. Jeżeli mamy te ryby, możemy być pewni, jeżeli miętus jest w pobliżu, to na pewno skusi się na nie. Ale oczywiście możemy też stosować filety z płoci, z leszczyka, z krumpika, ze wszystkiego. Nawet możemy założyć śledzia, o ile tylko nie jest potraktowane solą. Także waha przynęt jest oczywiście bardzo, ale to bardzo szeroki. W podróżnikach piszą o kurzęcych flakach. Ja sobie osobiście nie wyobrażam, jak to się na hak nabija. No ale różnie ludzie robią, prawda? Tak jak mówię, no potrzeba jest matką wynalazków. Ogólnie każda przynęta zwierzęta, która ma zapaszek, będzie na niego poprawna. Przykład na żywca, na małego. Na małego. Ja osobiście nie próbowałem. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Trubka mi jest łatwiej uzbroić. Aha. Jak dalej rzucam, wiem, że on mi nie spadł. No tak. Ale spokojnie miętus by na to wziął. A jaki jest wymiar tutaj u nas w Mazowieckim tego miętusa? 25 cm. 25 cm. To mała rybka generalnie, nie? No, teoretycznie mała rybka, aczkolwiek no, nie każdy wie o tym, ale tutaj no, duży on nie rośnie. Natomiast na północy, w Kanadzie, na Syberii, spotykają miętusy do 30 kg. Co? Tak. Do 30 kg. Dlaczego? Ponieważ ich okres żerowania wydłuża się. Jak wiemy, tam jest cały czas zimno. Aha, u nas w Polsce spoko. Przez cały rok on tak naprawdę nie żeruje. Nie żeruje. Natomiast w lato zapada w letarg. Uh-huh. Dzięki temu można go nawet wyjąć ręką. Tak? Słucham? Jest zimnolubną rybą, tak? No właśnie, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, że miętus jest rybą, która ma troszkę tryb życia odwrócony od tych ryb, które żeśmy przyzwyczaili się na co dzień połowić. No tak. Przede wszystkim w zimę, kiedy każda ryba jest odrętwiała, on najlepiej żeruje. On ma wtedy okres tarłowy. No już tak. Kiedy woda osiągnie 10 stopni, przestaje żerować. Przestaje. A kiedy osiągnie 20, zapada w letarg. I to właśnie przez ten letarg. Dają się kłusownikom oraz psotnym dzieciom wyciągać rękami spod kamieni, spod korzeni. A, zaraz tam siedzi po prostu, tak, i można go śmiało. Tak, ileż to razy, jak pytamy starszych wędkarzy, starszych bywalców nad rzek, że miętusy łapali rękami, po prostu rękami. Czyli staje się wtedy mniej ostrożny. Ale staje się odrętwiały przede wszystkim, tak? Dlatego teraz najlepsza pora jego połowu jest właśnie w marcu. Później, kiedy się ociepli, już on nie będzie. A jesienią? Jesienią listopad. Listopad jest najlepszą porą jego żerowania, zdecydowanie. Kiedyś, kiedy jeszcze zimy były troszkę ostrzejsze, można było w październiku jeszcze łowić. Teraz, w listopadzie, chociaż najlepiej bierze w grudniu. Niestety nie wolno łowić. Nie wolno. A jaki mamy okres ochronny tutaj? Od końca listopada do końca lutego. Do końca. Słuchajcie, bo w ogóle Jarek ma kilka artykułów w Zanadrzu. Generalnie materiały są zajebiste, więc myślę, że w tym roku pojeździmy, porobimy i te materiały pewnie się ukażą na łamach wiadomości wędkarskich. Także tak, teraz lecimy już nad wodę, spotykamy się nad wodą, zobaczycie, jak Jarek zbroi sobie wędkę, na co będzie łowił i kurczę, mam nadzieję, że coś złapiemy, no. Także bądźcie z nami i trzymajcie kciuki. Dokładnie. Wow, jaki kryje to. Chodź tu może tędy, co? Czy nie? Czy tam woda? Tam tędy? Już widzę ostatnio ładnie. Wydeptałeś chyba. Co? Jesteśmy na miejscówce, tak Jareczku? Tak. Dobra, patrz, taki jest ten jak można wyczyścić. Dobra. Żeby co? Nie zaczepić, nie? Nie zaczepić o tym tutaj, tak? O te wszystkie krzule. Ja bym tutaj proponował. Tu tak to tak się nie zrobi. Nie? Z
co? Tylko tu jest jakaś gałąź też w wodzie. Zaraz to wykarczujemy, kurwa. Nie o to chodzi, wiesz? No. Chodzi o coś innego. Tam. Mów. Nie? Tutaj... Chcesz ten punkt odniesienia, który tam masz, tak? No. No dobra, to okej, możemy tak... Tutaj? Tak, tu włożymy. Dobra. Wbijamy podpórkę ameliniową. To jest amelinium. Amelinium. Tego nie pomalujesz. To jest podpórka amelinowa. A w ogóle Jarek to jest kawalarz na maksa. Także jakbyście z nim kiedyś byli na rybach, to się nie zanudzicie, nawet jakby nie brały. Patrz, jaka ta zima zmarznięta. Słuchaj. Bardzo, tak? Zmarznięta jest taka? Nie, to są kamienie. To jest kamienie są, wiesz? Ale teraz widziałem, co to... Amelinium! Dawaj w tą krewli. A tu? Za blisko będzie jedno drugie. Nie wiem, żeby to nie było za blisko. No tak, bo jak weźmiemy taki 30-kilowy. Taki syberyjczyk. Mamy tutaj zestaw paternowy. Co to jest jarko paternowte? Paternowce, tak więc to jest zestaw bosym trokiem. Zaraz dokładnie pokażę i wytłumaczę. Chodzi o to. Dajemy na końcu zestawu ciężarek. Tu mamy haczyk, prawda? No. A tu jest ciężarek. To jest taki boczny trok, jakby. Tak, ciężarek dopinamy sobie na grawkę. Aha. Zapinamy, żeby nam się tutaj nie urwało. I tutaj pokaż tak. Nam na tym. Dobra, spoko. A hak? Haczyk jest tu. Haczyk jest tu. Tak. Weź go tak na rączkę, żebyśmy widzieli, jak mniej więcej jaki on jest wielkości. O, tak to wygląda właśnie. O, tak wygląda. Poczekaj, poczekaj. Tak wygląda ten secik. Czekaj, tutaj nie ruszaj ręką, o. A przy 25 główna, a 22 mamy na przyponie. A paternoster, czyli to chodzi ten potrójny krętlik, tak? Tak. A w sensie potrójny... Dokładnie, czyli dobra. Trójnika będziemy... Trójnik, tak. Będziemy używali trójnika. Czyli żyłka główna, trójnik, rozjeżdżamy haczyk i boczny trok robimy z oliwką 100-gramową, tak? Zgadza. Spoko. Powiedz, jesteśmy w tej chwili przez Nadwisłą. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy nad Wisłą. Nad Wisłą. Koło Legionowa. Koło Legionowa. Miejscówki dokładnie nie podamy, bo to... Bo nie o to w tym chodzi. Każdy musi szukać. Jarek długo szukał tej ryby. Tam jest taki punkt odniesienia. Więc lepiej byłoby tutaj. Tak, teraz dzwoneczek sobie poszukimy. A, i łapiemy na dzwoneczek, nie na... Łapiemy na dzwoneczek. Osobiście, kurwa, przepraszam, osobiście drażni mnie dzwoneczek ze względu na to, że dzwoni, ale nie lubię nad wodą, jak słyszę dzwonek u kogoś, bo... A jak słyszę, że też lubię. A jak słyszę, że tak, to mi nie przeszkadza. Czyli zwykle... Tutaj bardzo fajnie wynalazkiem. No. Są dzwonki do Federa w formie takiego strzemiączka. A, wiem, czyli finalne takie. Tak. Do szczytóweczki. Chodzi o to, że... A ten Feder ile gram wyrzutu? Do 140. Do 140 gram. Bardzo dobra wędeczka, polecam. Tak? Do Flounder z plaży. A co masz? Co to za kijek? Mikado Golden Bay Feder. Aha. 360. Golden Lion? Golden Bay. Golden Bay. Chyba jedź. Tak jest. Było puknięcie, słuchajcie. Jest? Jest pierwszy. Jest pierwszy. Nie ma? No musimy mieć ryby na materiale, pokaż. Bo pierwszy ci spadł. No właśnie, ja też widziałem to branie i... Chuj, teraz już lecz trzymam kamerę. Nie czekać już na branie. Kamerę trzymam już w pogotowiu, Jarciu. Dobrze? Dobrze. No trudno, kolacji nie będzie. Ale branie było stare. Ale było piękne branie. Trzy razy podjeżdżał. No niestety miałem kamerę schowaną i nie mogłem jej w odpowiednim momencie wyjąć. A chuj no, życie wędkarza jest ciężkie. Ale było branie, to dobry znak. Tak, on to jest bardzo dobry znak. Postawne. Czyli jesteśmy tutaj 40 jakieś minut, tak? Nawet nie jesteśmy. Około 30 minut i mamy pierwsze branie miętusa. To jest dobry znak, stary. To jest bardzo dobry znak. Uważam, nie mogą... Ale miętus jest ostatnio. I wiesz. To jest rybą stadną, tak? Miętus? Tak. Czyli będzie zaraz znowu puknięcie. Może być. No tak.
Dobra, widzimy się za chwilę. Czy jeszcze zobaczymy, jak tutaj wiąże tego trupa. O, tylko ile to tylko było, to tak. Jest, jest. Co? Jest? Znowu zadzwoniło, kurwa. Kurwa, zgłupiałem. Zapukało, a Jarek mówi, że to tak właśnie miętus lubi sobie stuknąć i stoi na przykład. Jarku, na tej wędce było. I to już trzeci raz, no, także nic tam nie płynęło rzeką, więc. Zabierz? Jest? Jest. Jest ryba. Słuchajcie, jest ryba. No skromny. Jest miętusik, ale jest pierwszy. Czyli on sobie tak zaszapał. Zasapał sobie i... I stał po prostu, bo już mieliśmy tutaj podjazd do niego, także... Ma około 30 cm pewnie coś takiego, nie? Co? Około 30 cm. Także Jarciu, daleko popchnął? Nie. Łatwo wypinać tę rybę? Łatwo. No, chyba tak będzie ciężko wypinać, aha, ale... No. No, o, stynkę ma... przez ciebie puszczę. Styneczkę ma jeszcze... Patrz, jak się jak to, jak zażar. Czujnie? Także mała rybka. Daj mu tą nagrodę w rybę. Czekaj, bo nie przybliżaj już. O, dobra. Tak wygląda miętus właśnie. O, to miętusik. Patrzcie, to Maryjek. Ze śniadankiem. Znaczy z kolacją właściwie. Dobra, puszczamy rybkę. Czekamy na dużego. Popłynął sobie. Także luzik. No i walimy dalej. Jest? Co? Jest. Jest kolejna ryba. No znowu krypka, niestety, znaczy no krypka nie jest. Ten większy jest. Na paternoster. Na paternoster. Słuchajcie, bo sytuacja była taka, że po prostu chcieliśmy sprawdzić zestaw. No i co? No i była ryba zapięta, po prostu chapnął i siedział sobie bez jak gdyby i się nie odzywał. Także przy sprawdzaniu zestawu jest taki 35 pewnie tym razem. Tak. Dobra, zaraz woda i czekamy na większe sztuki. No jesteśmy tutaj godzinkę, tak Jarku? Tak. Jedno branie pierwsze zepsute, dwie ryby wylądowały kolejne. No, puszczamy rybkę. Puszczamy rybkę. O, widzicie? Poszedł ładnie sobie. O, widzicie tu? O, super, super. O, tu jest. Zacumował, tak, zszedł na dół. O, widzicie pan, zachnąć go jak... O, jak dół. Już, siadał. Miętus siadał. No Jareczku, no to gratulacje, bo to już druga ryba. Także... Jak co? Na ryby, to tylko z Jarkiem. Z Jarkiem na ryby. O, ładnie. Fak, kurwa. Zszedł? Fak, ja pierdolę. Pierdolony. Ale przypompował, kurwa. Nie. Fak, on ładnie przypompował. Poczekaj, w jakim stanie jest dostynka? Pokaż. Nie no, to jest pół. To jest co? Trzeba dołożyć, poczekaj. Zakładamy stoneczkę. Ale fajnie przypompował, kurczę, to jest to. Może nie, może być, może nie być, no, ale musi próbować. Siedzi? Tak. O, siedzi.
skóry. Wielki, ale... Ale jest. Pokaż, przyjacielu, pokaż. No. Pierwszy miętowy. O Jezu, ale on jest zimny. Ale zarza. Poszedł sobie, poszedł. A zobacz, sprzęto. No krociak, ale... Ale był. Ale byk. Dzięki, no, stary, piąteczka. Chyba jedziesz. Jedziesz. Jest? Nie ma. Jaku, weź obiec jakiś dowcip, bo od 15 minut nie ma żadnego brania. Strasznie delikatnie biorą. Chcesz żar? Nie. Na wizji jestem? Tak, jesteś teraz już na wizji. Poczekaj. No. Jesteś na wizji. No więc tak. Poczekanie do lekarza. Siedzą sobie kobiety. Jedna mówi tak. Słuchajcie, jak wczoraj się położyłam, jak pasowałam koszulę mężowi. Miałem taki ból, że myślałem, że zemdleję. Druga siedzi obok, dalej nie słuchajcie mnie, to słyszy nic. Ale głośniej. Zajdzie w ciążę, wiesz, dziecko rodziła, żeś miała taki ból, że myślałem tego ginekologa po prostu zabicie. A tam dalej siedzi ta stara babcia, śmierdzi od niej tego. Tak słucha. Droga młodzieży, wy to życie to nic, ale to nic nie wiecie. Jak jechałem wczoraj rowerem do Biedronki, jak mi się cycki w łańcuch kręciły. To myślałem, że dzwonek odgryzę. Dobry, jesteś lepszy niż ten, Stockinger, jak on się tam nazywa? Strasburger. Strasburger, znaczy. Dobry. No więc tak, poczekanie do lekarza, siedzą sobie kobiety. Jedna mówi tak, słuchajcie, jak wczoraj się położyłam, jak pasowałam koszulę mężowi, miałem taki ból, że myślałem, że zemdleję. Druga siedzi obok, dalej mnie, słuchajcie, mnie to słyszy nic. Ale głośniej. Zajdzie w ciążę, wiesz, dziecko rodziła, byś miała taki ból, że myślałem tego ginekologa po prostu zabicie. A tam dalej siedzi ta stara babcia, śmierdzi od niej tego. Tak słucha. Droga młodzieży, wy to życie to nic, ale to nic nie wiecie. Jak jechałem wczoraj rowerem do Biedronki, jak mi się cycki w łańcuch kręciły, to myślałem, że dzwonek odgryzę. Dobry. Jesteś lepszy niż ten, Stockinger, jak on się tam nazywa? Strasburger. Strasburger, znaczy. Dobry. No dobra, no jesteśmy po... ja jestem mega zajarany, bo złapałem swojego pierwszego miętowego, także... Także super, no a... Jarek, powiedz swoje odczucia po tym wieczorze. Wieczór, to głośno. Bardzo pozytywny wieczór. Mieliśmy 7 brań, ryb było ze 4, także bardzo tak, ryb fajnie było, 4, było. Dokładnie. Naprawdę super. Każdemu, kto jeszcze nie był, każdemu polecam wybrać ten mintus. No właśnie, i tutaj taki fakt, że tylko tak naprawdę ryby nie były jakieś gigantyczne, ale tylko jedna ryba była niewymiarowa, nie? Dokładnie tak. A reszta to były już wymiary, także zajebista opcja. Za 4 dni przyjeżdżamy znowu, więc będzie ogień, trzymajcie Bądźcie się. Bądźcie z nami. No, elo.